91frames.com. Naprawdę, nie, co on Mike Tyson, to ja nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Mogę pogratulować? Waszemu zawodnikowi pogratulować? Ja zawsze mówiłem, że prawdziwy czempion jest tylko jeden. Jest nim Edwin. Adrian, no nie wiem, no raczej nie wygra, nie? Malczyński. Tylko Malczyński. Malczyński. Chyba Malczyński bardziej. Malczyński. No, Malczyński. Sądzę, że Malczyński ma większe szanse. Malczyński. Malczyński myślę, no. Malczyński. Adi, możesz mnie pomścić, także... Panie Bocianie! Jestem prawie pewny, że to im go kur... wsadzę. Dostaję lampę, od razu go biorę na ziemię, pum, pum! A jak go kur... złapię, daj mi Boże, jak go złapię w parterze, nie wyjdzie. Lampę! Dawaj! Dawaj, kur... Dawaj! Dawaj! Mamy to! Mamy to! Użyłeś nas! Raz mi dziś rozwalę trochę pędzi. To co dziś zobaczysz, to jest lekcy. Bracia więcej warci od pieniędzy. Raz mi dziś rozwalę trochę pędzi. Jesteś mistrzem, rozumiem? Mamy to! Druga! To jest to! To jest początek! Dobra, gdzie jesteśmy? Jak to gdzie? Jesteśmy w pokoju hotelowym. Pierwszy problem po dojeździe do Łodzi jaki jest? Nie mogę tutaj wsadzić jedzenia do tej lodówki, bo zobacz, wsadzam tutaj szamę, nie? Mhm. Nie da się zamknąć potem lodówki. Dobra, to może pokażmy, co fajterzy jedzą. Co to jest? To jest bigos. Tu widzę gołąbki. Ja jestem łysy w ogóle. Ludzie nie widzieli, ja teraz zobaczę w lustro, patrzę inny gość. Jak ja wyglądam? Dobra, gdzieś, ale nie chodź ze mną, nie chodź ze mną do kibla. Czapka. O, no tak. No i to, czy warto, nie, a to już było. Czapka, bo... O tym. O bo to. Nie mogą wiedzieć... o barwach wojennych. Że jestem tutaj groźny. Iwan Groźny. Czekaj, ja wziąłeś kartę do pokoju? Wziąłem. Ty i tak późno chodzisz spać, nie? Przeważnie. Druga, trzecia. Ale na dowożenie. Bo ty, powiedz mi, ty będziesz robił trening, czy nie? Nie wiem. Tak szczerze, chcecie się czy nie? No, mogę się poruszać. Tak? Tak. Jak już kamerę włączę i to nagrywam, to... Dobra, to możemy zrobić tak, że... No. Poproszę ją, żeby tutaj przyjechała. Turysta! Ale zobacz, co tu jest, poczekaj. Zobacz, co tu jest. Najważniejsza rzecz... Czekaj, jeszcze nie. Najważniejsza rzecz naszego wyjazdu. Adi! Możemy tu kosa? Pewnie. Zobacz. Najważniejsze w przygotowaniach? Najważniejsze. Wiesz co? Mordo! To są moje przygotowania. Moja tamna była. Będziesz grał w grę? Będę grał w grę. 15 minut mocniej taka rozgrzeweczka. No. I potem walka z cieniem 4 rundy po 3,5 minuty. Kowalczy, naprawdę, nie myślę, bo to masz takie ostatnie z nich, wiesz. Słuchaj, ty mi nie podpowiadaj, bo ja muszę ci powiedzieć, że my niedługo wygryzamy twój content na YouTube. No my będziemy jeździć do Tajlandii i my będziemy nagrywać. My będziemy podróżami... A wy byście na Pattaya, tak? Bo ja byłeś na Pattaya, tak? Ja byłem w Koh Samui i w Bangkoku. Mordo, ej, tak szczerze, no ja jestem nie do poznania teraz. No inny, zupełnie inny gość. No wyobraź sobie, idzie taki ham do ciebie. Stary, jestem ciekaw reakcji Alana, jak zobaczy. Mordo, jestem... Idziemy do Czara, bo u niego będę chował rzeczy, bo w mojej lodówce, choć pokażę, bo w mojej lodówce... Chłodzi się konsola. Niestety, albo stety, no nie ma już miejsca. Jest full, więc idę załadować się do ich lodówki. Chciałem ją wziąć na wynos, ale no nie da się jej wziąć. Kartę masz? Nie. Ale robi trening. Dobra, weź się też pokażcie do wody. Dobra, idziemy. Siema. A kiedy ty będziesz stawiał? A ja ci zostało. W niedzielę. Już mam, już masz. Tak, w niedzielę. Czyli ty nie musisz nic zrobić, bo spokojnie. Nagrywaj ich. Chcę powiedzieć coś?
A bo ty miałeś włosy. To jest najlepiej. Stanąłem obok niego, mówię, ty masz się ze sobą wielkie. No ale co z tego, ale chudzi, chudzielce. Tak, tak, no ale co, strasznie, ja powiedziałem, że byłem w szoku normalnie, nie? Przez chwilę jak tak. Ale to nie jest jakaś duża różnica, jak z takiego wzrostu? Widzieliśmy się jeszcze. Lecimy. Elo czaty. Ten w ogóle, patrzcie, prowadzi, nagrywa mnie. Nie, no to jest mistrz, mistrz swojej roboty. Nie, no Pawcio. Pawcio. Zdjęcia dynamiczne. Zdjęcia dynamiczne, nie, no to mordeczka, takie coś tylko 91 frames, tylko. O kurde. Jaki świr to. Jo, dobra. Duże łydki? No jakiś taki wielki mu, a wiesz, jak Kubańczyk, i napisałem, żebyś kopał jak Kubańczyk. A, nie widziałem, że napisałeś. Nie widziałem. Ludzie pisali, żebym ciebie dodał. Chciałem wywiad z tobą zrobić, ale nie było cię nigdzie na tej. Na. Możemy zrobić. Tak? Wbijasz, no to wbijasz, to wbijaj do mojego pokoju. Wbijaj, jak napisz mi na pikt numer? 315. Dobra, będzie śmieszne. Dobra, to przychodź. Polak, czy wydaje z tym frajerem? Dobra, weź chodź. No chodź, Ala! Już staliśmy z gardą tak na siebie, czuł. Tak? Dobra, siadaj. Dobrze, bo dzień przed siadaj, barką, Marcin. Nie można tak rzeczy robić. Nieważne, no teraz już nie nazywam. Patrzcie, mam, mam. Dobra, słuchajcie, teraz jest gorące krzesło, słuchajcie, dla was. Ja spokoju wyszedłem. Nieważne, bo nie wychodzić, dobra. Ktoś mi pisze, żebyśmy cię zgwałcili tutaj. Ej, ten. Dobrze, tak? Wszystko git? Już zagoniły się ręce? Dobra, a ty jak tam? Bez kontuzji, nie? No ja bez kontuzji, ale wagę muszę jeszcze zrobić. A ty masz już wagę? No. Znasz do bionu? Czekaj. A, ja jeszcze nie, ale jak się obudzę, będę miał. Skupy strasznie, widzę. No. Widzę, że jesteś tak, blady, tak. No, wyniszczamy zdrowy. A dzisiaj, ale jest git. Brzuszek też chyba jest. Okay. Ale brzuch, wie, brzucha nie będzie zbił, nie? Ale ja jestem do... To tak, na podsumowanie. Teledysk się podobał. Podobał się. Czyli będzie dobry. Ale strzańce mówił? Co powiedział? Bo kilka razy miał ciarki, jak wyglądał. Tak? To tak, powiedział? Tak. Także słyszycie? 91 frames robi zajebiste gówno. Także dzięki wielkie chłopaki. Co, lecimy, Pawciu, spać? Tak. Dosyć wrażliwy na dziś. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Bardzo miło się gadało. Zostawcie koniecznie followka na Instagramku, bo będą się działy jeszcze grube takie rzeczy. Spontaniczne live'y są najlepsze. Wszystkiego dobrego i na razie. Pau. Nienawidzę tego budzika, stary. Budzik to jest największa rzecz, która mnie wkurza. Ja tu w ciemnościach siedzę już godzinę. Muszę zmienić ten budzik. Dawaj, chodź, idziemy sprawdzić, czy mam wagę. Dzień ważenia. To ile będzie? 82? Nie wiem, stary. Wczoraj coś podjadłeś tego maka. Mam nadzieję, że będzie w punkt. Pyk. Lecimy. No już myślałem, że może brakować ze 100, ze 200 gram. Także jest idealnie w punkt. Jeszcze w nagrodę za to łyczek wody. Dawaj. Lecimy. Bluza. Ale malował dzisiaj. Ty masz wodę kokosową?
Nie, ale będę miał. Ścinał się, kurde, co ci było? 100 gramów. 77 równe. Dobrze. Ale coś o... Ale jestem zajrany, mordo. Takiej wagi to ja nie miałem z pół roku. Ale punkcik jest. Idealnie w punkcie 77. No co ty, jak jeszcze 100 gram, mordo, mogłem mieć. Jeszcze mogłem się napić wody albo czegoś. Aha. Masz kartę? Mam. Masz czy nie? A ty nie miałeś? Bo tam chyba zostawiłem. No to ty masz, stary. To... To jest Joker. Ale zaspany jesteś. Tak? No. Idealnie w punkcik. Tym bardziej, że kilku zawodników widać, że robiło to na siłę. I widać po nich mocno, że są... I dalej jeszcze nie zrobili, a ja? No to teraz było 77. A ile myślisz, że będzie na walce? Przed walką? Na samej walce myślę... Przynajmniej z 81. A więc tak to się robi. No nie miałem lejka. Muszę wlać... Tu mam z witaminki. No, powiedz, że jesteś tak porządny, że myjesz po sobie w hotelu naczynia. Tak. Nie będę kłamał. Tutaj mam, zobacz. I miksturkę. Rocket Fuel? To jest ten kociołek Panoramixa. Przelewamy tutaj. Pyk. Pięknie, elegancko. Dzisiaj wszystko na patencie. Wiesz, jak to wygląda trochę kolorem? Przypomina? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. I lepiej nie mówię, bo mi zbytnie. Dwunasta, 14 maja. Dobra. Spodenki. Siła, siła. Siła, siła. Dobra, to i w sumie nie wiem, czy ja będę coś robił, czy nie. Będziesz. Co, przebierać się też? Nie wiem, no nie wiem w sumie też. Czy ty będziesz, chce ci się tak szczerze? Z jednej strony mi się chce, z drugiej nie. Nie, no chyba w operatorkę pójdę dzisiaj. Też mi się tak wydaje, że ty chyba nic nie zrobisz dzisiaj. Ja tak czuję. Bo i tak dobrze wygląda. No wiadomo. Jak na to, co jem. Na to, co jem. Dobra, to nara. Dobra. Na flecie. Puszczę to na treningu. Tak. No dobre, co? Masz kartę? Kurde. Dwie, trzy rutki, leciutko poruszać się, takie rozmowy zrobić. No, proszę cię, kurde, opuść się. Jo, jo. Ja ci, no, zapraszam, zapraszam. No, rozdzielałem stopę, wiesz? Mimo ziomek jest zaraz wysoki. Dobra, aż te moje skoki. Dobra, ziomek, wyglądam jak Goku. Malczywki dostanie kopa ze skoku. Ale to jest... Dramat, co? No. Ma takie urządzenie, SIS, no. I ona ci takimi prądami strzela i ci rozbija mięśnie. Od razu czujesz efekt, luźniutko jest. Chodzę do niej od 3 lat i jest tutaj na fejmie. Jakby mówi do mnie tak. Trener od rugby mówi do mnie,
Ty, jak ty przytyjesz 20 kilo, to tu będziesz miał napisane dominatus. Że ci się wydłuży ten dom. Dobra. Pana, moje wejście. Powiem ci szczerze, że czuję to, no. Muszę już wejść, niech tu wchodzi coś na pier... I świętujemy moją urodziny, stary. Nie wiem na co bardziej czekam, na tą walkę czy na moją urodziny. Bo nie wiem, czy wiecie wszyscy, we wtorek, 11 maja, miałem 25 urodziny i stety bądź niestety świętowałem je biegając na bieżni, na salce. I co, z moimi najbliższymi przyjaciółmi będziemy świętować w sobotę po walce. Mam nadzieję, wygraną walkę i moje 25 urodziny. Lecimy na media training, tutaj spóźniam z Gianzor. No, także lecimy. Konor. A ty całe życie się spóźniasz. Jeszcze raz nagram. Z jedynki czy z zera mamy iść? Z jedynki. Jest ekipa. I jedziemy na media trening. Ekipa cała. Elegancko. Kasper, ja mam sury, możesz. Poczekajcie, nie ma. Niżej. Boją się ciebie chyba. O, cześć! No witam! Co tam? Sarabida! Dobra, jesteśmy już na ważeniu, w sumie pod punktem. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Toaletę masz. Puch, jesteśmy w punkcie. Media room. Tak? No i jak oceniasz? Dobrze, ale taką minę masz. Kurwa, jestem tak naładowany, stary. Jak go zobaczyłem, czuję to, po prostu czuję już to, wiesz. Minę masz teraz, stary, tak? Tak, no. Jak go popatrzyłem, zrobiłem ten face to face, czuję się taki mega pewny siebie. Wiesz, że nie widziałem z taką miną, serio. Wiesz, potrzebowałem tego, strasznie tego kontaktu wzrokowego z nim, nie? No, stary. Powiem ci szczerze, że wyglądasz strasznie. Wiesz, czuję. Nie chcę się do ciebie podchodzić. Czuję to naprawdę. Stary, jak go zobaczyłem, poczułem tą przewagę taką swoją, poczułem tą siłę. Poczułem to, nie? Mega to poczułem. A jak to wyglądało wizualnie? Dobrze. Dobrze się zaprezentowałem? Bez żadnych popisów i tak dalej, po prostu wszedłem. Szacunkiem. Tak, z szacunkiem. Chciałem przyłożyć rękę i niechcący mu prosiłem uwagę, nie wiem, czy widziałeś. Nie widziałem tego. No. Stary, jestem tak już po prostu, wiesz... Widać, że jesteś gotowy na wojnę. Mega po prostu, jestem, stary. Serio, jestem tak po prostu... Ale czułem to... Byłem ciekaw, jak to będzie po tym naszym... Jak na siebie spojrzymy, nie? I brakowało mi tego. Naprawdę mi tego brakowało. Byłem bardzo rozluźniony. Bo nie mogłem... Nie miałem szansy zajrzeć mu w oczy. Zajrzałem mu w oczy i...
i zobaczyłem to, że on wie o tym, że on to czeka. Ja wiem. To się czuje, on to wie. Ja to też widziałem. Ja to też wiem. Co tam? Co to za afera? Hipopotam. Co to Koperkowa afera. Kurwa, klapki mi ten spadły i ty... Ale są, także mają się dobrze. Wyskoczyłeś z klapek, kurwa. Oddaję tą klapka Ferrari. Kopnięcie dzikiej kobry były widziałem. Igo. Proszę. A czy wzrost jest Dawida? Ale. Mateusz Kaniowski, a razem ze mną Conor McGregor. Witam serdecznie. Wow, nie, aż tak wysoko to nie. To brzucha wciągnij, Adrian. Wanna get played, tell me what you were saying. I don't mess with these legs, run this money up fast. Now I feel like you say. Rozmawiałem przed chwilą z moim przeciwnikiem, jest pewny siebie. Jest pewny siebie. Wie o tym, że wygra, jest przekonany. Tak. Ja to samo. Okej, okay, ale teraz przejdźmy do innego tematu. Przed chwilą rozmawiamy z Amadeuszem, który mówił, że on chciałby na zasadach Pride'u skarać tobie po głowie i tak dalej. Chyba mu nie jest za mało. Tak, mówi, że wiesz, to może skrywać po głowie, super kicki, wszystko. Co ty na tym sądzisz? Nie myślałem o tym. Jakieś zasady chyba muszą być, co? A dobra, jest też jedna zasada, nie ma żadnych zasad, to też jest dobra zasada. Też to jest jakaś zasada. Słuchaj, no jak będzie szło, miało przyjść do naszej walki, wtedy będzie można to kombinować. Będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali. Ale generalnie tak, jeśli chodzi o mnie, jest światełko zielone. Jak najbardziej. Nieważne, musieliby mi odciąć ręce i nogi, żebym przestał to robić. Kocham to. I to jest między innymi wasza sprawka, no. Dzięki. Dzięki. Co to? Premiera mojej nowej nutki. Zapraszam serdecznie po walce na mojego YouTube'a Adrian Polak. Oglądajcie, bo naprawdę warto. Wyrzucam. Ale ty też wychodzisz do tej nuty? Wychodzę i będzie też na telewizję. Okay. Teledysk! O, Ameryczka, panie, okay, Ameryczka. Co to, że ty nawet o tym nie wiesz, nie interesujesz się. Akurat to nie należy do mojej kompetencji, takie techniczne sytuacje, ale... Ale moje walki mam nadzieję, że nie przegapisz. Nie przegapię. I nie będziesz mrużył oczami. Będę, nie, ani w dumie. Ho! Wojtek Gola powiedział, że życie mi wygrane, że w końcu odebrał pas Bocianowi, bo jest nudny. Tak powiedział. Tak powiedział. Znaczy inaczej. Możesz mnie pomścić za tą rozciętą nogę. Adi, możesz mnie pomścić, także... Panie Bocianie! Uważaj! Panie Bocianie! Bo wchodzi, kurna, polska krew. Mści się za Włocha! Tu przychodzą. Psy, hello, Ani. Nie ma ekipa. Dobra, kochani, koniec na dzisiaj. Zostaję ze znajomymi. Czas się troszeczkę odprężyć, skoncentrować. Widzimy się jutro. Troszkę się leciutko podpić przed waleczką. Wody z elektrolitami. Także dziękuję wszystkim za... Czemu za to dziękuję. Do jutra. Nara. Zjadłem jakieś pół godziny temu, więc jestem jeszcze pełny. Ale na 12 byłem umówiony z Anzorem, Kacprem i Mansurem na trening. Jest już jakieś 6 po, więc jak zwykle spóźniony. Lecimy na trening. Brawo. Zawsze się udało. Siema. Siema. Kurwa, się nie poznałem. Tak? No macie najważniejsze. Siemano. Siemano. I tutaj też... 10 minut spóźnienia. Mordo. Najadłem się strasznie. Klasycznie. 10 minut spóźnienia. Oni, słuchaj, tutaj też nie możesz się spóźnić. Siemano. Ty, nażarłem się. Cześć, szefie. Siemaczko. Co jedliście dobrego na śniadanko? Wszystko. Naleśni. Ojej, ale mi ja też. Ja też, no, też jadam naleśniczki. Krawasan. Krawasancik. Też bym zjadł. Patrzcie ćwiczyć. A kiedy jedliście? A się teraz dobrze ci jeszcze wydać. Kiedy jedliście? Z godziny temu? Cały czas jemy. Chodź, idziemy sobie. Ja z pół godziny temu jadłem, taki jestem wiesz. Tak samo. O 11. Jedziemy. Mansur jeszcze dorzucał ja cały czas. Ja mogę coś czekać. To jest znowu. To jest znowu. A nie, jakiś Sennheiser, to nie moje. Zarapuj coś. Wybijam z hotelu, jest zajebiście. Dzisiaj z chłopakami będziemy palić liście. Wygram walkę, będzie oryginalnie. Marcin Dubiel, zachowuje się pana.
Jest to sytuacja. Dobre. Oni. O, hejka, co tam? Wii transferem jeszcze raz będzie trzeba puścić ten teledysk. Okej. O 15 może być? O której? O której nie później? Już? Późno mówi. Od razu, żeby to gdzieś ogarnąć. Dobra, zaraz ogarnę. Dobrze, zaraz to ogarniemy. No? Spodenki mam twoje. No, dzięki, ja idę na trening. Bye! Juki fajny! Juki fajny, chodź tu! To mój! Ej! Juki fajny! Ale nie masz no to stary, musisz do tego, nie? Do... No, do WCA. Dobra, zaraz to ogarniemy, nie? No, no, bo mało jest miejsca. No, nie widziałam tego. Cieki. Zadzwoń się do macie tego. Ty masz większe siłę przebicia. Wy robicie trening teraz. Chcemy. Mogę z wami. Galimy, ale nie ma gdzie. Mogę was zmienić. Ja. A bo to już sobie ale mamy na tym. Nie wiem, nie już wiem. Mamy na 6 piętrze i schodami rozgrzewka, więc. Zablokujcie a co ty myślisz, że ja nie ten? Nie podołam z wami zrobić treningu? Nie, ja mówię, że schodami rozgrzewka na start. Aha, no tak. Szóste piętro schodami rozgrzewka. Młody drzwi do drzwi. Nie mówię, wchodzimy od razu. Adrian, no nie wiem, no raczej nie wygra, nie? Zobacz go. Fryzurka stary na czaple. Bo musiał przykozaczyć, że bo wiesz, żołnierzyk, kurwa. Chciałem mieć bęgier jak Kizo. Nie no, powodzenia stary, naprawdę. Nie dziękuję. Siemaneczko. Mocniej. Oj, fajne ruchy stary, takie dynamicznie to wygląda, nie? To był styl tego, z, jak to się jest, Kill Bill. Ona tak. Nagrywaj go z przyczajki, tak jak ty dalej. Głównie będzie skupieni na walce, bo w trakcie, wiesz, o przerwach jakieś tam inne, tak jak ci mówiłem. Do serwer denga. Mówi, że nie jestem wyższy. A udajecie, że już jest eks. Tak podobno nie jestem wyższy. Wyższy jestem. Jestem wyższy? No, ale on nie stoi prosto. Ale jestem wyższy. Jestem. Przepraszam, do czego pijesz? Żeby ja nie poruszał tych kwestii. Jak to? Dobrze? Super, będzie dobrze. No, tutaj najpopularniejszy zawodnik na Fame MMA, walczący z Mariuszem Pudzianowskim. Prawie wygrał. Bardzo blisko. Gratuluję, prawie wygrał. Ty jesteś vloger teraz. Gdzie? Nie pytam o zezwolenie na wyświetlenie wizerunku, bo i tak podstawię. Tak, no, jak to tutaj. Siema. Witam. Siema. Jesteś jednym z dwóch youtuberów, których oglądam. Co? A co ty tutaj robisz w tej zimnicy?
humor. Idziemy na zewnątrz. Pokazać się troszeczkę. Zambro, to dobra, powiedz mi mordeczko, powiedz, jak się czujesz, ile ci zostało do walki, bo jest godzina 18.40, czyli jakieś, no, półtorej godzinki już pewnie będziesz w oktagonie, co? Według planu 20.05, czuję się bardzo dobrze, nastawienie bojowe. Powiem ci szczerze, że zazdroszczę ci tego, że masz tak wcześnie walkę, bo ja już bym chciał ją mieć ze sobą. No, akurat dobrze jest walczyć pierwszym. Wiesz, nie będziesz... z tego względu, że wiem, o której wychodzę, wy nie wiecie jak długo. Planowo 22.50 ma wychodzić, planowo, ale to jest plus, wiesz, minus pół godziny. Ciekawe, jak długo jest skończona moja walka, jak skończyłem w 5 sekund. No, też prawda, ale wiesz, ty, a druga może trwać całe 15, tam 13, no, 9 minut. Cieszę, że pierwszy, robię robotę i twoją walkę już będę oglądał na pewno. No, że dobrze, świętujemy dzisiaj, mam nadzieję, dwie wygrane. Tego ci życia. Okrzciliśmy już Owiki, Ambra, także mam nadzieję, że wygra. A teraz jestem tutaj z dzieciakami, co idziemy zbić pionki jakieś? A ja. Dobra, to jakby pozbijam pioteczki. Mam nadzieję, że się nie zarażę koronawirusem przed walką. Dzisiaj nie. No dobra, jestem. O, dobra, można fotek? Jasne, dobra. Dobra, to ja jestem pierwszy. Hello. Dawaj. Dobra, mano. Udaj się, o, ty masz podwójne szczęście. Błąda, ty parciarzu. Mam pytanie. Co wam? Polak czy Malczyński? Nie no, Adi. No. Adi. Dajcie spokój, takie retoryczne pytania zadajecie. To mi się podoba. Tylko nie wychodźcie za bardzo tutaj, bo pani zaraz was pogoni. Pani silna. Ja wychodzę. Mój przeciwnik nie wychodzi. Poleci jakiś tam jego prosty, przyjmę ten hak jego i od razu tą górną lampą i jestem prawie pewny, że to im go posadzę. Dostaję lampę, od razu go biorę na ziemię, pum, pum, a ja go łapię, daj mi Boże, jak go złapię w parterze, nie wyjdzie. Przysięgam, jak to oglądają teraz ludzie, nie ucieknie mi z parteru, bo tak się skleję do niego, obwiążę go. Stary, nawet jak wstanie, to ze mną na plecach. Nie ma opcji, żeby mnie zrzucił z siebie. Smacznego. Smacznego. Dziękuję bardzo. To jest tylko sport. Z luzu podchodzisz, nie? Dajesz siebie wszystko, wchodzisz, robisz to, co mamy robić, wiesz, nie? Wiesz, na maksa. Ja ci po prostu powiem, o co mi chodzi, nie? Ja jestem naprawdę, jestem strasznie wyluzowany i tak dalej. Czuję, że to może być moja walka. Czuję, że zasłużyłem na tą wygraną. Czuję, że po prostu, stary, można mi wiele zarzucić, nie? Te lenistwa, te spóźnienie, ale jak już... Stary, ale przychodzę, nie? Spóźnię się, ale przychodzę. Jestem zawsze na tej sali, a znam wiele osób takich, którzy nie... Nie wkładają myślę serducha w to wszystko, wiesz, stary, ja poświęciłem temu całe swoje życie. Nic ty pamiętaj, ty nie patrz na tych, którzy nie przychodzą, a ty patrz na tych, którzy, wiesz, dwa razy trenują i starasz się być tak samo jak oni, nie? Nie tak, że na przykład w dół, a patrz bardziej, wiesz, tam. Jak inny, jak, wiesz, zawodowy sportowcy trenują. Porównuje się do nich. Tak, i chcesz być tak jak oni, nie? A nie tak, że na przykład zawsze tak samo, jeżeli chodzi o kasę też. Nie patrz, wiesz, na tych, którzy mają dużo i zawsze, wiesz, tu jest na odwrót. Czujesz się, że źle. Tak, ja nie mam, to oni mają. Na odwrót patrz. I patrz na przykład, są ludzie, którzy naprawdę nie mają na przykład na jedzenie. Porównywać, jeżeli z nimi, to ty, wiesz, możesz codziennie dziękować Bogu, nie? I szczęśliwie żyjesz. A tutaj na odwrót, tutaj patrz, wiesz, tutaj na...
że ty mówisz, że na niektórzy nie przychodzą, a ja chociaż przychodzę. Nie. Ty musisz się klemić coraz bardziej, więcej. Nie, a tak ogólnie przychodziłeś, z tym to ja zgadzam, że przychodziłeś, starałeś, nie? I jak na przykład naprawdę, wiesz, to co mamy zrobić, tak wiesz, wyjdziemy i zrobimy, no to wygrasz tam. Co się zależy? A jak na przykład nie, jak nam się nie uda, no to nie koniec życia, no to jest tylko sport. No wiadomo, ale kurde, nie wiem, czuję w głębi duszy, że to jest to robię, nie? No to 9 minut tylko. Nie chcę ciężkiej pracy. 9 minut. Ty wiesz wszystko, co masz robić, także spokojnie. Po pierwsze, ludzie na przykład banamu nie wychodzi, to coś, będziemy się mówili, to już nie rób, ale zostaw, właśnie, to robimy to, najważniejsze definicje, spokój i słuchaj się. Tak. Tyle, nic więcej nie wychodzi nam stójce. Zmieniamy taktykę od razu, ja będziemy już krzyczeć, tak? Wiesz, na przykład Superman, tam coś, to i tak dalej, już będziesz wiedział, co macie robić. Jak nawet zapomnisz, nie wiesz, o co chodzi, to tam siedzą obok trzy osoby, ja, on, Kasper, to będziemy ci przypominać to. To nie znaczy, że na przykład my wychodzimy, przegrywamy w stójce i cały czas robimy się w stójce. No co? Czujemy, że na przykład też wychodzimy, jak stójce nam lepiej wychodzi i on nas wywraca na przykład, wchodzi i atakuje, no to trzeba, wiesz, trzymać dystans, no podchodzić, straszyć go, nie? I trzymać się tej pozycji stójki, nie? Kurna, to są tylko 3 minuty. Trzy rundy, tylko 3 minuty. Z przerwami półtorej minuty. Krzesełko, bierzemy krzesełko, czy nie? Bierzemy. Tak, będę mógł siadać tutaj? Tak. Żeby potem ciężkie nogi nie były, jak będę wstawał. Wiesz, o co chodzi. Tak. Ty, ale na sparinga też siadałeś. Mówiłem, że nie siadałeś. Rzadko, kiedy pozwalałeś. Co podchodzi do śmieszek, bo trafia, może jakaś próba obalenia, bo chyba stójkowo na razie przewagę na tą wodę. O, trafia! To wszystko? No i puścił. Co w okience? Bo jak będę leżał, to nie będę w tej. Gdzie mam zejść na dół? No na piętro pierwsze. No. Salowe. Dam się mi wszystko, obiecuję wam. Wygram to Chodźmy tam. Azor. Wracam z pasem. Ja na walkę. Spróbuj, k***nie. Obiecuję. Karta. Jak coś tam, to co my krzyczymy, jak nie wychodzi, to też nie panikuj. Mhm. To co my będziemy krzyczeć, że nie zawsze by się wychodziło. No zobaczmy. Słuchaj, ty robisz na tyli, co on daje ci, nie? Słuchaj, powiem ci tak, no mówię, zobaczę, że lepiej sobie radzi. No tak, bo on będzie robił to, co on daje. No tak. Będę, daje, to już nie. To będę szukał obalenia, nie? Zobaczymy. W miarę agresywnie też, w miarę Jak to będzie, opowiedz. Jak to będzie? Kurde, nie ma co przewidywać przyszłości. Ważne, żeby było z uniesionym pucharem zwycięskim w górę. I to się liczy. Palce? Z boku widać, że super. Dobra. O, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Przy wodzie. Kurde, ja ci wchodzę, bombarduję go tam. Kiedy mogę? Klatka. Ale to jest tam. I tak trzeba spokój. Najlepsze, że kupiłem nie na swoim koncie. 18 ma koncert. 11? Nie wiem, co to jest 18. Nasza, rozka, faktyki. Nie, dla mnie to nie. Wróć? To nie. Zatki. Tak łatwo będzie, jak się robi.
pay me a respect. Once I do it big, what's to follow is a check. I need 100 bags, nothing more, nothing less. And I always feel away, cause I'm next, I'm a threat. Oh yeah, really gotta lose this shit. Like teach me how to do it. Young boss, eating real good, so my man's gon' floss. Got my way up in my view real posh. You a frisbee man, so that mean you get tossed. Got a new clip, stood yo in the back. Numbers rang up, had to spin it with the chaps. Realest in the city, my record, I fact. But your man's on the chat, what he do it in the raps like. Swag got lost and don't really care what it costs them. You don't wanna cost them. My lifestyle awesome, but in the side of my guy wanna kill, so I butt them. Trap, but I run up the check, run do it real quick. Get on the next, point to the sky with the one up, I'm blessed. I'm young, rich and black, so you know I'm a threat. Oddychamy, rozluźnij się, nie spinaj się!
Lewy łokieć, pamiętaj, lewy łokieć na twarz, lewy łokieć na twarz. Lewa na twarz! Silniejszy jesteś, tak! Adi, na spokojnie, punkt na prawą ręką. Ostój się, parę cios! Adi, ręka przed głową i odpychaj! Ręka na gardło i odpychamy! Lewa ręka, lewy łokieć. Ładnie! Lewy łokieć na gardło! Ręce, Adi! Ręce, Adi! Spokojnie! Spokojnie! Ładnie, Adi! Do walki po raz setny. To co dziś zobaczysz, to jest Meksyk. Bracia więcej warci od pieniędzy. Zbrać mi dziś rozwalę do Meksyk. Przychodzę do walki po raz setny. To co dziś zobaczysz, to jest Meksyk. Bracia więcej warci od pieniędzy. Zbrać mi dziś rozwalę trochę pędzi. Będzie awantura od razu. Daj już. Tylko koszulkę. Chodź. Koszuleczka. Kurwa! Jesteś mistrzem, rozumiem. Mamy to. Druga. Dwie osoby z narożnika mogą być. Dobra. Morda. Chodź, chodź, chodź. Chcę, żeby został. To weź to już masz. Mamy to! W kategorii półśredniej federacji Game MMA zostaje Adrian Połacz! Brawo! Kurwa! Powiedziałeś to wiele ludzi, że przed walką spodziewa się, że będzie silniejszy. Ja chcę ten pas. I teraz zadam ci jedno pytanie. Zrobiłeś knockout, był świetny, świetna walka. I teraz pytanie, czy ciągle jesteś takim odsrańcem, że musisz czekać półtorej roku, morda, żeby ze mną zawalczyć? Czy zawalczysz ze mną w mojej następnej walce? Nie musisz czekać! Jazda! No, mordeczko, powiem ci tak, ja mam pas, ja tutaj stawiam warunki. Nie zasłużysz, to ci dam o tą walkę. Na razie! Ja tutaj triumfuję! Posłuchaj, nie chcę się bawić, czytać moje rodzinki, chcę tą walkę, prawdę do mnie, nie chcę skaczać, że to nie tak będzie. I się dogadamy, tak? No, lewa! Ha! Ram pam pam! Ram pam pam! Poczekaj, może ja cię nagram. To jest dokładnie to, o czym mówiliśmy. Liczy się wygrana, a knockout przyjdzie sam. Gregor! Chyba przyszedł! Ani! I o to chodzi. Mamy to! Macie coś do picia? Zaraz załatwimy wodę. A. Adi, jesteśmy tu, jak to. Dobra, wykonał plan. Naprawdę, nie? Co on Mike Tyson, to ja nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Mogę pogratulować? Waszemu zawodnikowi pogratulować? Nie można wejść tu. My nie możemy chodzić? Nie, do medyka nie. Ja jako zawodnik. Weź go tutaj, cholera, chcę mu pogratulować. Amadeusz, na szybko dwa słowa do Adriana Vloga. Ja zawsze mówiłem, że prawdziwy czempion jest tylko jeden. Jest nim Edwin. Panie! Ona wyjdzie. Dawaj to, Anzer, na szybko, musisz coś powiedzieć. Co się stało? Słuchaj. Jest jeden trener. Jest jeden trener. Słuchaj, plan był naprawdę wygrać na punkty, a się udało się wygrać na przyszłe. No zajebiście! I o to chodzi. Mamy jeden to! Głosów, ale wszyscy, co? Strasznie, ja sobie rano jest jak dziecko. No i co? And the new!
puśćcie mi tą walkę. Zaraz, stary, słyszysz mój głos? Drineczka? Puśćcie mi to. Drineczka? No k***a pytasz, rób mi łychę! Robimy. Łychę z kolą zero! K***a! Właśnie to słuchaj! Łychę z kolą, ja to zero! Na kto? Jest Polak! Kola zwykła, żadne zero! Nie tylko trener, brat, ojciec. On mnie wychowuje bardziej niż mój ojciec. Ale przecież jak, ja bym też jego trenerem, żebyś wiedział, nie? Nie wiesz pewno, ale... No, wszystkie sukcesy u mnie zatrenował. Wszystkie, Janka wszystkich. A z Armii też byli u mnie. No. Przed wszystkim. Czekaj, mama. Tutaj dla się tego pana, jest nie? Mamo, halo. Słyszysz? Tylko dla ciebie to wygrałem. Pamiętaj, to jest tylko dla ciebie i dzięki tobie. Kocham cię za wszystko, mamo. Kończę, idę dawać wywiady i zadzwonię jeszcze do ciebie. Tak się cieszę, że Adi wygrał. Naprawdę cudownie. O! O! Mamy wygrał! Jamoś, jeszcze... A jak to wyglądało? Zajebiście! Coś. No zamknęliście, mordę! Mój wszystkim! Dobrze wleciałem? Mam kreber, ja się cię przestałem. Siema, tu Piotrek, podróże wojownika. Piękny cios, piękny. Tam poszedł lewy zamachowy, tak? Pięknie, naprawdę mega szacunek, super to weszło. Gratuluję. Jak ci się podoba walka? Wiedziałem, zajebiście. On znosił to moje narzekanie. Ten znosił to, że co chwila moje lenistwo. Ten polski co chwila tabali. Sto lat! Niech żyje nam! Hej! Sto lat! Co za walkę dla siebie! Brawo! Jest drugi! Zajebiście! Zajebiście! I znowu macha te swoje, nie? To jest, nie wiem, stary, no naprawdę, nie umiem. Dotknij moje ręce, dotknij. Luźno. Co to cię? Zmyłek, nurek, op. Pada. Pięknie nagrane. Zacz. Taki kiwka. Pokaż. Ale mu łeb odleciał. Proszę tak dać. Zróbcie bumeranga. Zacz. O k***a. Jakie mu wy***a. Ja pier***a. Lewym? Łamanem? Ja pier***a. Nie nagrywał, ja bym nie chciał być jego operatorem. Ja nie jestem, uważaj. Mamy to. Tak jest. Ram, pam, pam, pam. Gdzie jest Alibaba, gdzie on jest? Dawaj, Gregor. Nie no, nie no. A little bit, Conor, baby, Conor, McGregor. To jest początek tego zlecenia. Mamy to! Tam. Wchodzimy? Wszyscy, ej, to poczekajcie na następną, co? Bo nie wejdziemy wszyscy. Nie wejdziemy wszyscy. Wszyscy byśmy weszli. Gratulacje. Zasłużyłeś. O, dziękuję. Ej, do. Gdzie ty byłaś? Nawet jeśli już wszyscy w ciebie zwątpili, pokaż im, że się mylili. Co to za... Trzymaj. Chodźcie, pusta. Lecimy. Masz? Tak. Nie, bo ja chłopie. Karta! Chcecie piętro? Też kartę, przyłożę. Wszyscy! To zdobyłem, to jest. To co dziś zobaczysz, to jest.
stać, a więcej warci od pieniędzy. Artur, dziękuję, twoje stary. Dziękuję. On mnie tego też. To jest nasza rodzina, on wszystkiego, co ciebie, co i mnie i tak nauczył. Nie można tego podważyć. Ale rośnie, ale rośnie! To jest moje, z moim młodym. Dokładnie, nie muszę najwyższe. Twoje, twoje! A widziałeś wszystko, co to mówiłeś chodziło. Wszystko! Nie szedłem w lewo. Nie dało się, naprawdę nie dało się. Naprawdę jest to kurwa. Kotem jest, kotem jest. Dokładnie. My dopiero zaczynamy teraz. Tak, teraz dopiero lecimy. Bo jest luf. Domerzysta to jest na weselu, kurwa, wiesz? Mordo, zrobisz tam zdjęcie? Ja nie umiem, to jest telefon. Potem odchodzę. Gratulacje! Nie bo pewnie go zostawisz. Dał się jeść! Bardzo! Mówiłem ci, że się uda! Muszę wszystkich ucałować po kolei, kurde. Oczywiście, że Polak. A jak? Tylko zwycięstwo. Kiedy? Knockout w drugiej rundzie. Pytanie. Polak czy Malczyński? Polak, no, oczywiście. Polska, Polska. Dobra. Polak, okay, Polak. A jaki to będzie kolega? Polak. Ja sądzę, że również też to będzie wyrównana walka i że Polak może zaskoczyć i wygra Polak. Polak. Polak Malczyński. Na punkty wygra. Wygra Dawid. Polak na punkty wygra. Dobra. I pozdro znów. Zobaczymy. Ja nie obstawiam. 91frames.com